Popełnianie błędów jest dobre, o ile wyciąga się z nich wnioski. Strach przed popełnieniem błędów jest tym, co sprawia, że boimy się dokonywać jakichkolwiek odważnych w życiu ruchów. Dlatego w tym kontekście błędy są jak najbardziej w porządku, jednak warto popełniać ich jak najmniej i jak najszybciej wyciągać z nich lekcje. I na pewno głupotą jest popełnianie tego samego błędu dwukrotnie albo ileś razy z rzędu, a mądrością jest nie popełnianie błędu dzięki nauce na przykładach innych. Dlatego dzisiejszy odcinek służy temu, abyście nie popełnili błędów, które popełniliśmy w przeszłości ja i Daniel. I od razu lojalnie dodam, że nie będą to wielkie historie o olbrzymich stratach w setkach tysięcy. Będą to raczej takie drobne błędy, które nie kosztowały nas jakoś bardzo dużo, ale których zniwelowanie będzie na pewno pomocne w osiągnięciu jeszcze lepszych wyników w inwestycjach. Myślę, że fakt, że nie popełniliśmy dotychczas żadnych ogromnych błędów finansowych, to też wierzę, że tak zostanie, wynika z tego, że mamy naturalną awersję do ryzyka o nieograniczonych stratach. Tłumaczyłem kiedyś w innym odcinku, czym jest takie ryzyko. Było to przy okazji omówienia książki pod tytułem Fastlane Milionera i szybko Wam wytłumaczę, o co chodzi. Ryzyko można kategoryzować na wiele różnych sposobów, ale warto być wyczulonym na dwa najbardziej jaskrawe jego oblicza. Mowa o ryzyku o nieograniczonych zyskach i o ryzyku o nieograniczonych stratach. Ryzyko o nieograniczonych zyskach to jest takie, w którym wiemy z góry, ile maksymalnie stracimy, ale nie wiemy, ile potencjalnie możemy zyskać. Takim ryzykiem może być na przykład założenie działalności gospodarczej po rzuceniu etatu. Może to być też zaangażowanie się w ciekawy projekt, więc jest to bardziej takie otwieranie się na potencjalnie ogromne zyski, wiedząc dokładnie, ile maksymalnie stracimy. A ryzyko o nieograniczonych stratach to jest takie, w którym dokładnie wiemy, ile możemy maksymalnie zyskać, ale nie mamy pojęcia, ile można stracić. Albo wiemy i można stracić wszystko. I takiego ryzyka należy się absolutnie wystrzegać. Unikamy robienia wszelkich ryzykownych rzeczy, w których można stracić zdrowie, zaufanie, wizerunek, godność, znaczącą ilość pieniędzy itd. Na przykład temat Bitcoina. Gdy ten temat był świeży, to mało kto wiedział, co jest 5. Można było do tego podejść na kilka sposobów. Podejmując ryzyko o nieograniczonych zyskach i podejmując ryzyko o nieograniczonych stratach. Ryzykant wejdzie all in po prostu, bo to brzmi dobrze i otwiera się na potencjał utraty wszystkiego. A świadomy inwestor otworzy się na potencjał zarobku z góry ograniczając straty, czyli wejdzie tylko taką częścią majątku, którą jest gotowy stracić. I klucz tkwi w charakterze, w wyzbyciu się chciwości i spokojnym podejściu do tematu. Inwestując tak, że podejmujecie ryzyko o nieograniczonych zyskach, można podejmować wiele prób, angażować się w wiele różnych tematów i wystarczy, że raz coś bardziej chwyci i może Was to katapultować na zupełnie inny poziom majątności. A w ryzyku o nieograniczonych stratach możecie mieć szczęście raz, drugi, trzeci, ale wystarczy, że raz będziecie mieli pecha i startujecie od zera. I skoro poruszyłem temat kryptowalut, my w Bitcoina nie zainwestowaliśmy ani w całości, ani nawet w części, ale jeden z błędów, ten ostatni, myślę, że najciekawszy, będzie poniekąd też związane z kryptowalutami. I z Danielem popełniliśmy w ostatnich latach kilka decyzji, które okazały się być nie najmądrzejsze i z pewnością nie mamy zamiaru ich powtarzać. Opiszemy Wam te błędy, powiemy dokładnie, jaka stała za tym psychologia, dlaczego to były błędy, opowiemy, jak się ich wystrzegać i ile dokładnie na nich straciliśmy i na niektórych nawet zyskaliśmy. I to też było błędem. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmiku będziecie trochę mądrzejsi. Mam nadzieję, że Was trochę zaintrygowałem, więc tyle słowem wstępu. Zapraszam na odcinek. Cześć i witam Was na kanale Giełda Inwestycje Trading, który powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel. Jestem Patryk. I nowym widzom winny jestem wytłumaczenia, bo ciągle mówię my. Ja z Danielem i tak dalej. A siedzę tutaj przed Wami sam. A Daniel to jest mój brat, jest współtwórcą tego kanału, jest odpowiedzialny za jego część merytoryczną. Ma on około 10 lat więcej giełdowego doświadczenia niż ja. Pracował dla dużej instytucji finansowej i tak w skrócie ma po prostu łeb na karku. Ja z giełdą związany jestem od mniej niż 10 lat, jestem na tym kanale bardziej prezenterem i moja część to sprawienie, aby ta merytoryka była dla Was łatwiejsza do przetrawienia. I w dzisiejszym odcinku przytoczę zarówno jego doświadczenie, jak i moje. Ale pierw łyk kawy. O, XTB jest sponsorem tego odcinka. Na koniec trochę więcej o nich. Historia numer 1. To będzie historia Daniela. Najwięcej błędów na giełdzie robi się w pierwszych latach. Oczywiście, kiedy dopiero się zdobywa doświadczenie, zarówno w inwestowaniu, jak i w tradowaniu tak jest, wtedy nawet się jeszcze nie wie, czego się nie wie. Dlatego szczególnie na początku warto włączyć tryb pokory i uważności. I pierwszym błędem, jaki chcemy przytoczyć, to ten, który Daniel popełnił już
Po dobrych 3 latach pracy na giełdzie, a raczej powinienem powiedzieć, że po dobrych 3 latach Daniel dopiero zauważył ten błąd. Jest to brak posiadania jasnej strategii. I wydawać by się mogło, że jest to przecież absolutna podstawa, od której każdy powinien zacząć, że jest to oczywiste, przecież na pewno nie robilibyście nic bez uprzedniego wyznaczenia sobie strategii. Daniel od samego początku pracy na giełdzie miał jakąś strategię, tak? Ale posiadanie jakiejś tam strategii nie jest wystarczające. A nawet jeśli się ją ma, jeżeli jest sprecyzowana, to działanie zgodnie z taką strategią jest zupełnie osobnym tematem. Większość początkujących inwestorów nawet zapomina swoje założenia i albo skacze z kwiatka na kwiatek, albo zmienia swoje strategie jak chorągiewka na dachu. I cały clue popełniania tego błędu polega na niewiedzy o tym, że się go popełnia. Albo na byciu nawet święcie przekonanym, że się postępuje zgodnie ze swoimi założeniami. Więc u Daniela było to tak. Pewnego pięknego wieczoru usiadł po prostu do komputera, wyjął kartkę papieru i zapewne z nudów, bo on uwielbia analizować wszystko, co się da, przeanalizował dokładnie każdą jedną swoją transakcję, którą dotychczas wykonał. Tak, już 3 lata aktywnie inwestował. Oczywiście najbardziej koncentrował się na tych nieudanych w jego oczach inwestycjach, transakcjach i dopiero przy takim skrupulatnym, drobiazgowym przyjrzeniu się wszystkim transakcjom wyszło, że on swojego planu trzymał się jedynie tak z grubsza. I myślę, że będzie to prawdziwe dla większości prywatnych inwestorów, bo ogólny kierunek tego, co robicie, może wyglądać spójnie, ale tak naprawdę działania większości niewiele ma wspólnego ze strategią, bo często kryteria zakupu albo sprzedaży są naciągane. Decyzje są podejmowane pod wpływem emocji albo natłoku informacji i zdecydowana mniejszość inwestorów ma przygotowany scenariusz wyjścia i wejścia. I mówię o takim zapisanym najlepiej w notatniku, najlepiej w takim fizycznym notatniku, tak? Tam warto precyzyjnie określić cyfry. Co zrobicie, jak coś się stanie? Tak, aby na pewno nie naciągać faktów, gdy później coś się stanie. Tak, pod swoje widzimisię. To się robi po to, aby wiedzieć, na jakich kryteriach bazujecie. I w danym okresie czasu, na przykład powiedzmy między 2020 a 2022, wasze decyzje niech bazują na tych wcześniejszych założeniach. W takie inwestycje się pakujecie, z takich wychodzicie, a w takich i takich momentach robicie to i to. Przyjmujecie taką gotowość do ryzyka i to wszystko niech będzie zapisane. I w tym zbiorze waszych decyzji z danego okresu nie ma miejsca na przypadek. I patrząc wstecz, widzicie, co robiliście źle i możecie dostosowywać tę strategię i się jej trzymać, tej nowej dostosowanej, przez kolejny rok, albo przez kolejne 2 albo 5 lat. Tak się robi na przykład plany treningowe, tak? I tak powinno się też inwestować. Ustalacie plan, zakładacie sobie czas, przez który będziecie się tego planu trzymać. Podczas upływania tego planu skrupulatnie się go trzymacie i po upływie tego czasu robicie analizę wstecz, nanosicie ewentualne poprawki i potem jest powtórka z całej tej zabawy. Ustalacie poprawiony plan, trzymacie się go przez określony czas i tak w kółko. I u Daniela usystematyzowanie strategii wyglądało tak, że zaczął dokładnie zapisywać każde przemyślenie na temat zakupu czy sprzedaży akcji i aby w przyszłości nie naginać swoich zasad, postanowił upublicznić te przemyślenia. I w ten sposób powstał jego blog, pamiętnik giełdowy. Dzięki publicznej formie prowadzenia tego pamiętnika był zmuszony formułować swoje myśli tak, aby nie pozostawiały one pola do nadinterpretacji. Dodatkowo miało to jeszcze kolejną zaletę, bo internet jest pełny osób, które wytkną wam błąd, jeżeli takowy popełnicie, więc to zmusiło Daniela do jasnego pisania swoich przemyśleń w taki bardzo oczywisty sposób, żeby tam nie było pola do interpretacji i wtedy jeszcze konsekwentnego trzymania się tych strategii. Warto też wspomnieć, że wielu traktuje swoje transakcje jako błędne po prostu, kiedy na nich stracą. Tak nie jest. Jeżeli stracicie, ale stało się tak, ponieważ trzymaliście się swojego planu, to nie jest błąd. Jest to informacja i na jej podstawie możecie poprawić swoją strategię, ulepszyć ją. A zyskowna transakcja może być błędem, jeżeli podjęta została na podstawie czegoś takiego jak przeczucia albo coś innego, czego się nie da tak jasno określić. Jest to błąd, bo nie jest to powtarzalne. A w działającej strategii nie każda transakcja musi się kończyć zyskiem, ale powinny te procesy być powtarzalne, tak? Liczy się całościowy bilans. Dam wam taką metaforę, wchodząc na przykład na jakąś górę, nie każdy krok będzie pod górkę, czasami też schodzi się lekko w dół. I jest to po prostu część takiej trasy, inaczej się po prostu nie da. Przejdźmy do historii numer 2. Ta historia związana jest ze zbyt wysokimi oczekiwaniami. Zarówno ja, jak i Daniel inwestujemy jedynie w pojedyncze spółki. To z tego względu, że naszym celem jest pokonanie szerokiego rynku, a to osiągnąć można inwestując jedynie w wybierane starannie firmy. My je analizujemy i te, które w wyniku naszych analiz wyglądają najciekawiej, które według nas mogą wzrosnąć więcej niż szeroki rynek, w te się tylko angażujemy. I czysto statystycznie zdecydowana większość spółek notowanych na giełdzie nie pokonuje rynku. Dobrze to odzwierciedla na przykład takie ETF od Katie Wood,
a który kosztem bardzo wysokiej zmienności co najwyżej dorównuje rynkowi. Już tłumaczę, o co chodzi. Katie Wood to jest taka pani, która zarządza funduszem, który nazywa się ARK Innovation. Ten fundusz inwestuje tylko w wybrane spółki, tak aby pokonać szeroki rynek. Zupełnie tak jak my, tak? Strategia wyboru tych spółek funduszu pani Katie Wood jest taka, że są to spółki, które jej zdaniem odmienią sposób funkcjonowania świata. Można więc przypuszczać, że taki fundusz inwestujący w firmy, które zmieniają świat, przynajmniej pokona rynek. A jak jest w rzeczywistości? Zależnie od zakresu czasowego, ARK Innovation ETF faktycznie okresowo pokonywał rynek, jednak pokonanie tego rynku wynikało z przeogromnej zmienności. Dotychczas najlepszym okresem dla tego funduszu był okres po pandemii. Później przyszła korekta rynkowa i fundusz oddał cały wcześniej wypracowany zysk. Czyli problem takiego funduszu jest ten, że czasami wygląda on bardzo atrakcyjnie, a czasami jest absolutnie pozbawiony sensu. Jeżeli ktoś przypadkiem się wstrzeli i kupi nisko, a sprzeda wysoko, to super dla niego. Ale instrumenty o dużej zmienności mają to do siebie, że im większa zmienność, tym trudniej jest się tak właśnie wstrzelić. Dlatego tak piękne w swojej prostocie są instrumenty finansowe pozwalające zarobić co prawda mało, ale które nie są tak zmienne, bo im bardziej stabilny wykres, tym mniej wasz zarobek zależny będzie od szczęścia w postaci właśnie wstrzelania się w dobry moment, a bardziej na korzyść działa po prostu czas bycia zaangażowanym w takie inwestycje. Jeżeli uwzględnimy cały zakres czasowy ARK Innovation ETF od początku jego istnienia, czyli od listopada 2014, to do dzisiaj wzrósł on o około 140%. A najprostsza alternatywa, do której warto się porównywać, to S&P 500. I on w tym samym czasie zyskał około 125%, czyli od 2014 roku do dzisiaj, tak, ten zakres czasowy. Kolejna prosta alternatywa to na przykład Nasdaq 100. Do niego również można się porównywać, wybierając, w co chcemy zainwestować. I Nasdaq 100 w tych samych ramach czasowych wypadł nawet jeszcze lepiej, bo zyskał on około 280%. I gdzie tu jest ten błąd, o którym chcę wspomnieć? Gdzie tu jest ta druga historyjka? U nas podobnie ambicje pokonania rynku ostudziły rzeczywiste stopy zwrotu z wybranych wcześniej bardziej ryzykownych inwestycji i my przecież również właśnie celujemy w pokonanie rynku i w związku z tym często wybieramy spółki, przy których w wyniku ich analizy dojdziemy do wniosku, że jest to trochę ryzykowna inwestycja, ale ma potencjał, tak? Po czym się w nią angażowaliśmy? No i dzisiaj na słowo potencjał w zestawieniu obok ze słowem ryzykowne zapala nam się taka czerwona lampka. Co prawda dotychczas w miarę dobrze udawało nam się strzelić w rozsądne inwestycje, a te bardziej ryzykowne nie miały na nas większego wpływu, nie bolały nas, bo ograniczaliśmy ryzyko tym, że angażowaliśmy się tylko taką częścią portfela, którą byliśmy gotowi stracić, czyli podejmowaliśmy ryzyko o nieograniczonych zyskach przy wyliczonych ewentualnych maksymalnych stratach. Mimo to mamy kilka niechlubnych inwestycji w takie spółki jak Silvergate, Bilibili, Sea Limited, Fiverr i znajdzie się kilka innych. To pokazuje, że nasza selekcja się nie zawsze udaje. I to w zestawieniu z pierwszym dzisiaj wymienionym punktem daje nam wniosek, że może warto trochę zmienić strategię i zmniejszyć gotowość wchodzenia w te trochę bardziej ryzykowne spółki z dużym potencjałem, tak? Więc ten punkt, tę drugą historię, ten drugi błąd dodajemy tutaj trochę na siłę, bo uważny widz zauważy, że angażując się przecież małą częścią portfela, właśnie otwieramy się na potencjalnie duże zyski, a to, co ewentualnie stracimy, można przełknąć, bo przecież takie były moje słowa z początku tego filmu. Wystarczy, że jedna z 20 tego typu inwestycji wypali i będzie kolejnym Bitcoinem, Teslą albo Nvidia i wszystko nam się zwróci z nawiązką. No i w teorii tak jest, ale wciąż mielimy te decyzje, które popełniliśmy i myślimy, czy nie zmienić tej strategii troszeczkę tak, aby zmniejszyć wahania naszych portfeli. Czyli tak teoretycznie, nie jest to błąd, bo trzymamy się własnych strategii, tak? Robimy to, co sobie założyliśmy, ale lubimy być też wobec siebie trochę krytyczni, dlatego dzielimy się tego typu przemyśleniami. Może poruszy to u Was odpowiednie procesy myślowe. No, u nas cały czas te procesy myślowe trwają i chcemy zmniejszyć wahania całego portfela, mniej angażując się w te bardziej ryzykowne spółki z dużym potencjałem. Teraz trzecia historia i zaczyna się robić bardzo ciekawie, bo w tym przykładzie jest mniej psychologii inwestowania, a jest to po prostu podręcznikowy błąd. Cofnijmy się do 2013 roku. Ten wykres ukształtował Daniela sposób tradowania. Jest to wykres ceny akcji firmy Neuka. W 2012 roku Daniel zajmował się głównie tradingiem. Strategia handlu polegała na wykorzystywaniu trendów i na szybkim ucinaniu strat. Zgodnie z hasłem The Trend is Your Friend, no jest jeszcze słynne hasło Daj zyskom rosnąć i szybko ucinaj straty. I jest to taki trochę pic na wodę. Taka złota myśl, która bez kontekstu jest w zasadzie bezużyteczna.
Powiedzieć inwestorowi daj zyskom rosnąć i ucinaj straty to trochę tak jak powiedzieć osobie z depresją po prostu się nie smuć. Tak, ale będąc młodym inwestorem, nie mając jeszcze wielkiego doświadczenia, taka strategia brzmi jakby była dobrą strategią. I w związku z tym Daniel w 2012 roku kupił akcje polskiej firmy Neuka. Trzymał je przez kolejne kilka tygodni i obserwował, jak jego pozycja powolutku traciła na wartości. Strata nie była duża, bo mówimy o stracie rzędu 3%, ale powoli i pewnie pozycja się obsuwała. Więc Daniel zgodnie z wyznawanymi wtedy wartościami zrobił to, co podpowiadały mu inwestycyjne mądrości i to, co zakładała jego strategia i uciął stratę. Zaksięgował transakcję ze stratą równą 2,95%. I co się stało później? Ano cena akcji, jak na złość, zmieniła kierunek i zaczęła rosnąć. I to jeszcze w tempie znacznie większym niż kiedy spadała. W 11 miesięcy akcje zyskały ponad 200%. Więc jaki był tutaj błąd? Jaki był błąd tej transakcji? Możliwe, że nie było przecież błędu, bo Daniel trzymał się określonej strategii. A strategia polegała na tym, żeby wykorzystywać trend i szybko uciąć straty. A straty księgował dopiero po przebiciu wsparcia. Ale rzućmy raz jeszcze okiem na wykres. Widzicie, handlując aktywnie, czyli tradując, trzeba było przed wejściem w pozycję wyznaczyć różne scenariusze i mieć określony plan działania, czyli mieć strategię. Jeśli przy transakcji trzymał się wcześniej ustalonej strategii, to tak do końca nie można mówić właśnie o błędzie, ale plan działania tej transakcji, strategia, polegała na wykorzystywaniu kolejnych poziomów wsparć. Wejście nastąpiło na tak zwanej zmianie biegunów, czyli na poziomie, który z oporu zamieniał się we wsparcie. I wykorzystanie tego poziomu do obrony ma sens jedynie dla day traderów. Daniel tradował pozycyjnie, co znaczy, że trzymał pozycję dłużej i w związku z tym powinien był stopować tę pozycję dopiero po przebiciu kolejnego wsparcia. W tym przypadku kolejne strefy wsparcia są zaznaczone na wykresie i jak widzicie, cena akcji nie dotarła do kolejnego wsparcia, więc nie było potrzeby wychodzić tak wcześnie z tej pozycji. Dlatego w tym przypadku zaksięgowanie tej minimalnej straty było błędem, a kosztowało go to pieniądze, których nie zarobił. Około 200% potencjalnych zysków, tak? Bo przez kolejne 200% wzrostów cena akcji nie przebiła poprzednich poziomów wsparcia, które według tej strategii wskazywałyby właśnie ewakuację z pozycji. Czyli gdzie tkwi istota tego błędu? Jest to źle dobrana strategia do charakterystyki danej transakcji. I wtedy były to jeszcze małe pozycje, to było około 10 tysięcy złotych, więc te 3% straty wydawało się wtedy dużo, bo to były 300, ale dla kogoś, na kim takie sumy robią jeszcze wrażenie, wydaje się to być dobrą strategią, żeby ucinać tak szybko takie straty, tak? Nawet jeżeli są tak małe. Więc ten bądź co bądź mało kosztowny błąd mocno ukształtował Daniela dalszą karierę giełdową, bo właśnie ta transakcja nauczyła go, aby nie podejmować zbyt wczesnych decyzji. Nauczył się zamykać pozycje dopiero po przebiciu wsparć, pozwalać rosnąć zyskom i po prostu trzymać się planu. Gdyby nie ta transakcja, możliwe, że odkryłby dla siebie długoterminowe inwestowanie dopiero znacznie później, bo właśnie dzięki tej stracie Daniel w kolejnych transakcjach nauczył się po prostu trzymać rosnące zyski, a to ułatwiło mu utrzymywanie inwestycji na lata. Także jak widzicie, teoria to jedno, ale praktyka jest też niezbędna i dodam też, że w 2012 roku nie był to jego pierwszy rok, tak? Wtedy już zajmował się giełdą już od kilku lat. Można więc powiedzieć, że bardziej z nią jeszcze randkował. Wtedy jeszcze był studentem i może gdzieś podświadomie myślał, że codzienne zajmowanie się tymi tematami sprawia, że jest już rekinem. Może zadziałał tutaj efekt Dunninga-Krugera, gdzie po kilku latach myślał, że wie więcej niż cała reszta, a tak naprawdę był gdzieś tutaj na tym wykresie. Dzisiaj po kilkunastu latach może też nam się wydaje, że jesteśmy gdzieś tutaj, a nie wykluczone, że tak naprawdę wciąż znajdujemy się gdzieś tutaj, u progu ignorancji i pozjadanych wszystkich rozumów. Bo ludzie zbyt szybko czują się ekspertami i ta naiwność potrafi zaskoczyć nawet pozornie najbardziej pokornych. Przejdźmy teraz do mojego błędu, który popełniłem niedawno i jestem pewny, że będzie to najciekawsza historia dzisiaj. Historia numer 4. Błąd w tej historii popełniony został dawno temu, ale uświadomiłem go sobie w zasadzie całkiem niedawno, bo kilka tygodni temu. I osoby, które śledzą nasz kanał albo nasze media społecznościowe, może trochę się domyślają, o co chodzi. Mowa o wyrzeczeniu się akcji Silvergate Capital. Mam nadzieję, że mam Waszą uwagę, tak? Zaintrygowałem Was, ale od początku. Jak wspominałem, my w swoich inwestycjach koncentrujemy się na maksymalizacji zysków. Mamy długi horyzont czasowy, a spółki dobieramy tak, żeby było widać, że mają rosnące wyniki finansowe.
Akcje spółki Silvergate Capital ja zakupiłem do swojego długoterminowego portfela 15 listopada 2021 roku. Jak się później okazało, było to prawie idealnie na szczycie. Także możliwe, że pierwszym błędem jest wysoka wycena, której nie uwzględniłem wystarczająco przy dokonywaniu tej inwestycji. Przy inwestowaniu w pierwszej kolejności patrzę na wyniki finansowe i jednym z kryteriów zakupów jest rosnący trend tychże wyników. I do 2021 roku wszystko wyglądało przecież bardzo dobrze, a przyszłości nikt nie jest w stanie przewidywać, także sama decyzja zakupu nie była w mojej ocenie, w moich oczach błędem. Jedyną uwagę mogę zarzucić nieudanemu momentowi wejścia. Jak te momenty wyglądały, widzicie teraz na wykresie. Daniel też był zaangażowany w Silvergate, więc jego momenty również są na tym wykresie naniesione. Spółkę Silvergate klasyfikowaliśmy do firmy wysokospekulacyjnych z potencjałem na duże wzrosty lub całkowite bankructwo. To trochę właśnie zgodnie z tą filozofią, o której wcześniej mówiłem. I ewentualna strata wszystkiego w tej inwestycji nie robiła na nas wrażenia, bo zainwestowaliśmy tylko tyle, ile byliśmy gotowi stracić. A chcieliśmy otworzyć się na potencjał wzrostowy tej spółki. Także tutaj wszystko było zgodne z tą strategią i również nie mamy sobie nic do zarzucenia. Ale mój błąd w tej transakcji polegał na ignorancji. Dla mnie inwestowanie długoterminowe jest wygodne, bo nie mam ochoty codziennie śledzić losy wszystkich posiadanych przeze mnie spółek. Nie lubię po prostu uczestniczyć w codziennym szumie rynkowym i ja sprawdzę swoje inwestycje po prostu rzadziej. A zakup długoterminowy nie polega na kupieniu i absolutnym zapomnieniu o swoich inwestycjach. Szczególnie w spółkach z podwyższonym ryzykiem należy monitorować swoje inwestycje częściej. A ja właśnie tego nie robiłem. W czasie, kiedy Silvergate leciało w dół, ja również leciałem w dół. I to dosłownie, bo byłem wtedy w Dubaju skakać ze spadochronem. I w głowie miałem inne rzeczy, a nie siedzenie przed komputerem i śledzenie newsów. Byłem dosłownie z głową w chmurach. Gdyby tego było mało. Daniel, gdy sprzedawał akcję, zadzwonił do mnie i poinformował, co się dzieje, że on sprzedaje spółkę ze względu na znaczący wzrost ryzyka bankructwa, informował o tym również swoich czytelników na blogu i zadzwonił do mnie, informując mnie, co się dzieje. A ja trochę byłem głową gdzie indziej, miałem urlop, robiłem fajne rzeczy i nie chciałem się takimi rzeczami wtedy zajmować. Myślałem sobie, niech spada. Nie stracę więcej niż jestem gotowy na niej stracić. Ja teraz mam inne rzeczy w głowie, tak? Nawet przecież dostawałem informację od Daniela, zadzwonił do mnie, czyli dostałem taki pobudzający pstryk w nos, abym coś z tym zrobił, ale ja siedziałem na strefie spadochronowej na środku pustyni, nie widziało mi się odpalanie laptopa, żeby wyciągać resztki z upadającej gwiazdy, tak? Te ileś tam złotych, które już teraz to jest warte, to nie chce mi się tym zajmować. Nie było to dla mnie wtedy tego warte i dzisiaj zapewne myślałbym nawet podobnie. Ale to wszystko w moich oczach jeszcze nie jest błąd. Błąd popełniłem dopiero później. Kiedy Silvergate już leżało w grobie, dalej zabierało mi pieniądze, bo spółka, która jest bankrutem, jest zdejmowana z giełdy, a pozostali akcjonariusze, którzy wciąż nie sprzedali spółki, nadal są jej współwłaścicielami. Mnie to już nie interesowało, miałem bankruta w portfelu, którego nawet się nie dało sprzedać. Trzymałem go trochę jako ciekawostkę, trochę jako pamiątkę nieudanych inwestycji, jako taki artefakt, relikt, coś w tym stylu. Ale skoro trzymałem ten relikt, to znaczy, że w rejestrze akcjonariuszy nadal widniałem jako jeden z właścicieli. A ten rejestr nie jest już prowadzony przez giełdę. Prowadzenie rejestru spółki, której nie ma na giełdzie, kosztuje, a koszty utrzymania tego rejestru przechodzą na współwłaścicieli. I w moim przypadku było to 250 zł kwartalnie. Czyli trzymanie tej pamiątki kosztowało mnie około 1000 zł rocznie. Oczywiście, gdy się zorientowałem o tym, że broker pobiera ode mnie pieniądze, napisałem pisemne zapytanie, z jakiej to się dzieje okazji, z jakiej racji, jakim prawem i mnie poinformowali o tym, co właśnie wam wytłumaczyłem. Ja po prostu wcześniej nie skojarzyłem tych faktów, nie wiedziałem, że tak to działa i w sumie zapłaciłem kilkaset złotych za to, że widniałem w rejestrze tego bankruta. Więc te koszty były totalnie bez sensu i ponosiłem je ze względu na swoje niedoinformowanie i na swoją ignorancję. Tak, za swoją ignorancję. Ale nie chciałem nic z tym już robić, tak? Bo jako że spółka była już zdjęta z giełdy, jedyną możliwością zbycia się jej było znalezienie kupca na własną rękę. Powodzenia. Nie miałem czasu na takie zabawy, tak? Albo mogłem wyrzec się tej spółki, wyrzec się akcji tej spółki. I ja właśnie musiałem to zrobić. Jest to takie proste pismo, wysyłacie to do brokera i potem sprawa jest załatwiona. Taka historia. Strata jest oczywiście śmiesznie mała, ale irytuje mnie mechanika tej straty. Czuję się tak, jak gdybym stojąc przy ognisku, wrzucił do ogniska pieniądze i je bezpowrotnie stracił na takiej właśnie głupocie.
To było totalnie niepotrzebne, więc oczywiście popełnianie tego typu błędów, które wymieniliśmy, jest niezależne od brokera, szczególnie ten ostatni. Jeżeli akcje zostaną zdjęte z giełdy, to każdy zacznie z Was ściągać koszty utrzymania rejestru, więc tego typu kwestie należą do Was. I z dzisiaj uzyskaną wiedzą mamy nadzieję, że jesteście już trochę mądrzejsi. Jeżeli Was ten filmik zachęcił do inwestowania, bo teraz wiecie więcej niż widzieliście wcześniej, to możecie rozpocząć swoją przygodę ze sponsorem dzisiejszego odcinka, czyli z XTB. U nich możecie inwestować w akcje nie ponosząc żadnych kosztów transakcyjnych, jeśli Wasz miesięczny obrót nie przekroczy 100 tysięcy euro. Albo jeśli na przykład nie zbankrutuje firma, w którą inwestujecie, ale to się zdarza niezwykle rzadko, a jak już się zdarzy, to wiecie też co robić. W XTB od niedawna można też skorzystać z wyższych stóp procentowych banków centralnych, bo jeśli nie chcecie inwestować, to nawet te niezainwestowane pieniądze mogą Wam przynosić kilka procent rocznie w postaci odsetek. Obecnie jest to 3,8% w euro, 4% w złotówce i 5% w dolarze amerykańskim. Zachęcamy zapoznać się z ich ofertą, bo naszym zdaniem warto. My w tych kilkunastu latach pracy na giełdzie, Daniel kilkanaście, ja kilka, bo jeszcze mniej niż 10, popełniliśmy znacznie więcej błędów. Ale w dzisiejszym odcinku chcieliśmy omówić te takie mniej oczywiste, te ciekawe i te, z których najwięcej naszym zdaniem wyniesiecie. W przyszłości na pewno będziemy też popełniać więcej błędów, bo inaczej się po prostu nie da. Sekret popełniania błędów, które i tak popełnimy i tak, polega na tym, aby było ich jak najmniej i żeby były jak najmniej kosztowne i żeby jak najszybciej wyciągać z nich wnioski. Napiszcie nam w komentarzach o swoich błędach inwestycyjnych. Dziękujemy Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.